akcja Odkupmy nasze parki Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, mająca na celu rozpoczęcie sezonu parkowego w krakowskich parkach, nawiązuje do problemu niesprzątania po swoich pupilach przez część mieszkańców. A ponieważ chcielibyśmy jako Zarząd Zieleni Miejskiej, żeby w tym roku w krakowskich parkach mieszkańcy mogli piknikować na kocykach, do tego potrzebne są czyste trawniki. Wczoraj w Parku Krakowskim oraz w Parku Lotników naznaczaliśmy psiekupy, tak zwane miny, takimi chorągiewkami. Z jednej strony mamy informacje o minie, a z drugiej odkupmy nasze parki, czyli tak naprawdę tytuł akcji. Takich chorągiewek w Parku Krakowskim zużyliśmy ponad 150, natomiast w Parku Lotników zdecydowanie mniej, około 50 sztuk. Naznaczone miny zostały posprzątane przez specjalne służby i dzisiaj na czystych trawnikach na terenie Parku Lotników odbywa się taki pierwszy rodzinny festyn, do którego udziału zaprosiliśmy mieszkańców właśnie z psami, bo chcielibyśmy, żeby te psy nie były z parków wykluczane, tylko żeby w tych parkach mogły razem z całymi rodzinami, jako pełnoprawni członkowie tych rodzin, bawić się i odpoczywać. Są momenty, kiedy nasze psy więcej potrafią zrobić, a są, kiedy mniej potrafią zrobić. Każdy pies, tak jak człowiek, jest inny. Dlatego się nie denerwujemy, próbujemy, wymyślamy różne smakołyki, próbujemy zachęcić klaskaniem, zabawami, głosem, intonacją. Można śpiewać do psa i zachęcać go do tego, żeby z nami pracował. Przykładam psu smakołyk do nosa, nie daję mu jeszcze. I tym smakołykiem pies za mną będzie podążał. Idę pomału ze smakołykiem, robię łuk ręką. Przygotowaliśmy całą masę atrakcji, począwszy od bezpłatnych zabiegów pielęgnacyjnych groomera, przez warsztaty psiej dresury. No i dla tych, którzy jeszcze psa nie mają, ale rozważają taką możliwość, przygotowaliśmy również psią adopcję. Strefa ma charakter piknikowy, każdy wolontariusz ma swój kocyk, na którym może sobie siedzieć z psiakiem. Każdy piesek ma swoją chustę, więc można odróżnić psiaki do adopcji od psiaków, które przychodzą tutaj ze swoimi właścicielami. Zachęcamy wszystkich do adopcji, bo jednak psiaki to najlepszy przyjaciel człowieka. Można tutaj zapoznać się z naszymi psiakami, można porozmawiać z wolontariuszami, którzy doradzą, do jakiego domu najlepiej, żeby trafił dany piesek. No i generalnie serdecznie zapraszamy do adopcji. Idea działań w przestrzeniach parkowych jest bardzo prosta. Zakładamy, że mieszkańcy, mając możliwość odpoczywania w parkach w sposób aktywny, będą bardziej o te parki dbali. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do parków. No i myślę, że to dopiero początek naszych działań. Super, dobry piesek, tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida na 23. finale Turnieju Wiedzy o Środowisku. Tytuł tegorocznej edycji brzmi Wiem o co dbam, podstawy o ochronie powietrza. Przez kilka miesięcy zajmowaliście się zgłębianiem tego tematu, a dzisiaj zaprezentujecie swoje prace. Otrzymaliśmy 4 próbniki do umieszczenia w różnych miejscach przez nas wybranych, aby zbadać poziom zanieczyszczenia powietrza w naszej okolicy. Tej nocy przyśnił mi się przedziwny, mroczny sen. W naszym pokoju zamieszkał mały smogosmog. Stanęłam przy oknie. Nadal padało. Było szaro, buro i brudno. Tegoroczna edycja była na bardzo wysokim poziomie. Mieliśmy okazję odwiedzić 6 szkół. Pomysłowość młodzieży pozwoliła na to, że temat został w bardzo różnych formach zaprezentowany. Myślę, że to jest też bardzo fajne i kreatywne dla młodzieży. Witam na Kongresie Smogów. A pan co tu robi? Znów jakiś pismak z lokalnej gazety. Nie, jestem smogiem z Krakowa. Zjeżdżaj, tu są zawodowcy. Ale krakowianie są mi przyjaźni. Nie lubią katalizatorów, a starych samochodów na ulicach coraz więcej. Dużo się nauczyliśmy z tego, więc myślę, że powinni właśnie nauczyciele robić tak częściej. Tak, było wiele frajdy. Każdy powinien się dowiedzieć, co robi przez spalanie śmieci, takie rzeczy, że nie szkodzi tylko sobie, ale też innym. Ten projekt jest bardzo potrzebny, ponieważ dał nam świadomość, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze w Krakowie. Każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale warto dowiedzieć się więcej. Następnie na Politechnice Krakowskiej publiki poddano badaniu, które miały sprawdzić, jak bardzo jest zanieczyszczone powietrze w tamtych okolicach.
I zwróciłam uwagę jeszcze na zasięg waszej prezentacji, to, że będzie prezentowana wśród rodziców na zebraniu, to, że jest prezentowana na stronie internetowej szkoły, to, że będzie prezentowana wśród wszystkich uczniów waszej szkoły. Uczniowie naszej szkoły podzielili się rolami. Jedni byli odpowiedzialni za część techniczną, a drudzy za część badawczą projektu. Dzięki temu projektowi dowiedzieliśmy się, w jaki sposób smog oddziałuje na nasze zdrowie i samopoczucie oraz w jaki sposób możemy z nim walczyć. Otrzymane wyniki nałożyliśmy na wykresy zanieczyszczeń ze stacji monitoringu w Krakowie. Projekt jest potrzebny, by ludzie wiedzieli, co trzeba zrobić ze smogiem i jak się chronić, by było go mniej na świecie. Była to też fajna zabawa, były różne wpadki, bardzo się śmialiśmy, dobrze się bawiliśmy. Ale, gdzie Natalia? Przepraszam za spóźnienie. Nie mogłam przyjechać samochodem, bo go nie mam, a rowerem też nie mogłam, bo był za duży smog. Przy całej tej pracy wy również się bardzo fajnie bawiliście i to mi się bardzo podoba. Wy jesteście bardzo uśmiechniętą, zgraną grupą i widać było, że ta edukacja to jest dla was zabawa. Bardzo mnie to cieszy, bo też w tym wszystkim o to chodzi. Chciałabym powiedzieć, że powiało grozą po tym filmie. Duże wrażenie zrobił na nas ten film i myślę, że tutaj jest duża rola organów ochrony środowiska w walce o czyste powietrze, w zrealizowaniu waszych próśb o to, żeby to czyste powietrze wróciło do nas jak najszybciej, a legenda została tylko legendą.